Drodzy, myślę, że każdy z nas ma tą świadomość, że kiedy Jezus przychodzi do życia człowieka, to człowiek i jego życie diametralnie się zmieniają. Jeżeli ktoś mówi, że jest nawróconym człowiekiem, a jego życie nie doznało żadnej przemiany, nie stał się człowiekiem, który świadomie odwraca się od tego wszystkiego, co Bogu się nie podoba, to mamy wątpliwości co do jego nawrócenia. I chyba on też sam powinien mieć wątpliwości, czy cokolwiek z Bogiem przeżył, jeżeli nadal jest takim samym, nadal tkwi w tych samych rzeczach, w grzechu, w czymś, co Bogu się nie podoba. Ale ja chciałbym dzisiaj podzielić się słowem, które będzie przypomnieniem tego, że w naszym chrześcijańskim życiu przechodzimy różnego rodzaju sytuacje, trudne sytuacje. Wiem, jestem przekonany, że Bóg ma plan dla każdego z nas, dla każdego swojego dziecka. Ja myślę, w ogóle Bóg ma plan dla każdego człowieka. A w szczególności ten plan może być realizowany, kiedy ty i ja swoje życie powierzamy w ręce Boga. Wtedy On ma dostęp do naszego życia, a w nas jest pragnienie, aby Jego wola się wykonywała w naszym życiu. Wtedy Bóg może te plany realizować. Niemniej życie chrześcijanina to jest życie różnego rodzaju wyzwań. Doświadczyliśmy łaski, mamy Boży pokój i pokój z Bogiem, ale przechodzimy przez czasami bardzo trudne, różne sytuacje. W Ewangelii Marka w 4 rozdziale od wiersza 35 czytamy o takim wydarzeniu. Wydawałoby się, że właściwie w tej sytuacji nic szczególnego, nic niebezpiecznego nie powinno się dziać. A jednak, i tutaj czytamy tak, i rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, mowa jest o Panu Jezusie, i rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego: kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? Drodzy, ilekroć czytam tą historię, to zastanawiam się, o co tutaj tak naprawdę chodzi w tej historii. Bo zobaczcie, że uczniowie zrobili dokładnie to, czego Jezus od nich oczekiwał. Mówi: przeprawmy się. Oni wsiedli do łodzi. Tam tych 12 mężczyzn musiało się znaleźć w tej łodzi. Był Jezus. I okazali posłuszeństwo temu, czego Jezus od nich oczekiwał. Zostawili ludzi, wszystko, wsiedli w łódź i popłynęli na drugą stronę. I kiedy czytam tą historię, dziwię się, że w trakcie, kiedy są tam na środku jeziora Genezaret, nagle pojawia się potężna burza. Wydawałoby się, że kiedy Jezus jest z tobą i ze mną, kiedy On jest tak blisko, że możesz Go praktycznie dotknąć, że nie powinno dziać się niczego szczególnego, bo przecież On przynosi pokój. A jednak Słowo Boże uczy nas, że jako wierzący ludzie, Boży ludzie, nawet wtedy, kiedy będziesz wręcz namacalnie odczuwał Bożą obecność, możesz przechodzić przez potężne doświadczenie swojej wiary. I kiedy patrzę na tą historię, to widzę, jak Pan Jezus doświadcza wiarę, zaufanie swoich uczniów wobec siebie. I kiedy ta gwałtowna burza się zerwała, Biblia nam mówi, że ta łódź wypełniała się wodą. Ja nie wiem, jak można w czasie takiej burzy spać.
Bo przecież jeżeli fale zalewają łódź, jeżeli jest krzyk, jeżeli jest wołanie jednego na drugiego, żeby pomógł, kiedy oni w tej takim dramatycznej sytuacji wylewali tą łódź, a Jezus leży sobie z tyłu łodzi i śpi. I myślę, że możemy zauważyć, że Jezus w całej tej sytuacji zachowuje niesamowity spokój, ale nie uczniowie. Oni są przerażeni. Drodzy, bywa czasami tak, że jesteś w obecności Pana, przeżywasz Jego obecność, wiesz, że On jest w twoim życiu obecnym, że nic cię od Niego nie oddziela i nagle pojawia się jakaś sytuacja, która jest taką potężną burzą w twoim życiu. Nagle pojawia się jakiś lęk, pojawia się strach, pojawiają się jacyś ludzie i to tworzy zamieszanie i zastanawiasz się, jak to przecież... Ja mam z Panem społeczność, przecież On jest tak blisko mnie, a tu jest takie ogromne zawirowanie. Ale kiedy czytamy tą historię, Jezus ma do nich pretensje. Kiedy już w końcu Go zbudzili, kiedy Jezus powstaje, kiedy Jezus zgromił tą burzę, ten wiatr, ten wicher i nagle to jezioro się uspokoiło. Jezus zadaje im pytanie, gdzie jest wasze zaufanie, gdzie jest wasza wiara? Drodzy, to jest taką lekcją dla nas, że kiedy dzieją się niesprzyjające rzeczy, kiedy wiesz, że Jezus jest obecny, nie popadaj w panikę, ale pozostań ufny w Bogu. Pozostań i zaufaj temu, że On jest z tobą i On da ci wybawienie w tej najgorszej sytuacji. Wystarczyło tylko zaufać. Oni budzą Jezusa. Panie, czy Ty nie masz względu na to, że my giniemy i Ty nic nie robisz? I czasami czujesz się właśnie tak, że niby jest, On jest, nie niby, On jest obecny, ale sytuacja jest coraz gorsza i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. I zamiast powiedzieć przed Panem, Jezus jest ze mną, ja przez to przejdę, dam radę. On mnie przecież nie zostawi i nie może zatonąć razem ze mną, bo On jest gwarantem mojego bezpieczeństwa. Drodzy, czy tak nie jest, że Jezus jest gwarantem twojego bezpieczeństwa? I chociaż, bo ja sądzę, że za tą całą nawałnicą stał przeciwnik, stał diabeł. I on spowodował tą ogromną burzę, że wydawało się, że oni tam zginą. Ja wiem, że Jezus tam był, Jezus miał cel, Jezus doskonale wiedział, że to nie skończy się źle, ale uczniowie byli poddani próbie. Czy będą w tej trudnej sytuacji ufać Bogu? Czy zaufają Jezusowi, który jest razem z nimi? A więc, kiedy pomyślisz, oto mam społeczność z Panem, raduję się Jego obecnością i nagle pojawia się coś, co jakby powoduje, że zaczyna pojawiać się strach, zwątpienie, czy ocalejesz, czy przez to przejdziesz, popatrz na Jezusa. Powiedz, przecież On jest ze mną i nic nie może mi się stać. Więcej, możesz powstać i w imieniu Jezusa, w tym imieniu, o którym śpiewaliśmy, któremu oddawaliśmy chwałę, możesz w imieniu Jezusa dać odpór przeciwnikowi i zgromić tą burzę. Prawda? Możesz to zrobić. Panie, czy Cię to nic nie obchodzi? Ileż to razy jest tak w naszym życiu, że znajdujemy się nagle, tracimy jakby grunt pod nogami, czegoś oczekiwaliśmy, czegoś spodziewaliśmy się i ciągle nie przychodzi odpowiedź. Pan jest blisko, a niby tak blisko, a tak daleko. Łódź zalewają fale. I nie wiem, jak sobie z tym poradzić. I dochodzimy do takiego stwierdzenia, jak oni tam apostowie, czy cię to nic nie obchodzi, że my giniemy? Ale my doskonale wiemy, że naszego Pana obchodzi absolutnie wszystko odnośnie naszego życia. Łącznie z liczbą włosów na naszej głowie. On ma je policzone. Skoro On wie wszystko, to będąc z Nim w społeczności, nie wpadajmy w panikę, ale powstań w wierze, powstań w imieniu Jezusa i powiedz, ogłoś zwycięstwo i pokój i błogosławieństwo i w imieniu Jezusa sprzeciw się wszelkim
wszelkiemu strachowi, tym, czym diabeł próbuje napełnić twoje serce i twój umysł, wszelkiemu zamieszaniu, które się pojawia. Oni przecież byli wytrawnymi rybakami, oni nieraz przeżywali burzę, ale to, ta chwila, ta sytuacja ich przerosła, ich przeraziła. Mówią, nie damy rady, nie damy rady. Ale Jezus tam był. On był gwarantem ich bezpieczeństwa. Nawet gdyby jeszcze bardziej się ta burza wzmagała, oni byli bezpieczni. I nawet jeśli bardziej wzmaga się burza w twoim życiu, trudna sytuacja, wydaje się, że ludzie za chwilę cię zgniotą, wiedz, że Pan jest twoją tarczą i ochroną. I On uciszy tą burzę. On we właściwym czasie powstanie i uciszy tą burzę. On właściwie czeka, aż ty sam w wierze powstaniesz i ogłosisz, że masz zwycięstwo w Nim. Ja myślę, że Jezus czekał. On spał, ale On czekał na ich właściwą reakcję, ale oni nie mieli wiary. W końcu ta wiara wyciekła z nich, bo Jezus do nich mówi, jeszcze wiary nie macie. To było doświadczenie ich wiary. Słuchajcie, drodzy, każdy z nas w naszym chrześcijańskim życiu nie raz i nasza, twoja, moja wiara jest próbowana. Czy nauczyliśmy się w każdej sytuacji polegać, ufać Bogu, bez względu na to, co jeszcze się wydarzy? Nasza wiara jest doświadczana. I Piotr Apostoł o tym doskonale pisze w swoim pierwszym liście, że ona jest doświadczona, aby z tego złota wiary, aby ono było czyste, ta wiara jak złoto była oczyszczona z wszelkiej zużeliny, wszystkiego, wszelkiego zwątpienia i nie braku zaufania do Pana. A więc On będzie nas prowadzał i pozwoli nas wprowadzić na tyle, na ile będziemy w stanie znieść. On zna granice, On wie i w pewnym momencie On powstanie i uciszy burzę. Amen. Jeżeli my tego nie zrobimy, wiedz, że On uciszy burzę, że On da na nowo pokój i będziesz wypełniony znowu tym poczuciem Jego obecności, Jego działania i pokojem Bożym w swoim sercu. On to uczyni. Wiecie, kiedy później patrzę, bo w tej łodzi musiał być apostoł Piotr. Musiał tam być. On tutaj przechodził taki moment próby i nie zdał tej próby. On wpadł w panikę, zaczął wątpić i zaczęli się zastanawiać, Panie, no Ty chcesz, żebyśmy zginęli? To jest w ogóle dziwne. To jest takie nawiązanie do tego, co tylko, że Izraelici inaczej mówili na pustyni. Wyprowadził nas, aby nas zgubić. Straszne. Ale oni już gdzieś tam znaleźli się na tej granicy. Panie, czy Ty chcesz, żebym zginął? Jeśli jesteś Bożym dzieckiem odkupionym, to przecież Bóg nie chce, żebyś zginął, bo nas uratował, zapłacił cenę, jak dzisiaj dawaliśmy świadectwo. I On ma moc doprowadzić nas do samego końca zwycięsko. On ma moc. A więc nie mogę wątpić, czy On chce. Ja wiem, że On chce, żebym nie zginął. I On robi wszystko, żebym nie zginął. I On udziela mi łaski i mocy na każdy dzień, abym mógł posuwać się do przodu w wierze i zaufaniu do Niego. A więc kiedy dzieje się coś niezwykłego, niespodziewanego, nagłego, było tak fajnie, wszystko tak fajnie się układało, dzień rozpoczął się pięknie i nagle zaczynają się pojawiać rzeczy, które zaczynają trwożyć. Ufaj Panu, stań mocno w wierze. A jeżeli nie, powiedz, Panie, ja już nie mam sił, ale Ty masz moc uciszyć tą burzę i On powstanie w odpowiednim momencie i uciszy tą burzę wątpliwości, zwątpienia, braku wiary. Ten Piotr, który tam był, zawiódł wtedy. Ale później, kiedy patrzymy na jego życie, jest w innej burzy. Ja nie rozumiem, jak można spać w nocy w oczekiwaniu na egzekucję następnego dnia. 12 rozdział Dziejów Apostolskich nam mówi. A Piotr był skuty łańcuchami pomiędzy czterema czwórkami żołnierzy, między dwoma żołnierzami spał, ale cztery czwórki żołnierzy rzymskich go pilnowały, a rano miał być wyprowadzony na egzekucję, na śmierć.
Nie wiem, anioł chyba musiał mieć trochę problemów, żeby go obudzić, tak twardo spał. Bo przyszedł anioł i światłość ogarnęła całe więzienie. Też ciekawe, drodzy, że możemy doświadczać Boga, Bożej obecności, a inni tego nie będą widzieć. Piotr widział światło, Piotr widział anioła, Piotr słyszał jego głos, ale tamci nic nie widzieli, oni spali. To jest niesamowite, jak Bóg działa. Bóg może działać w twoim sercu, będzie coś czynił, a inni będą stać i nie będą nic przeżywać, nic doświadczać, bo ich serce jest zamknięte. Są daleko od Boga. Wielokrotnie tak jest. Apostoł Paweł, kiedy jechał do Damaszku, pamiętacie, światłość ogarnęła go z nieba. I ci mężowie, którzy byli, właściwie byli przerażeni, bo odczuwali, że coś się dzieje, myśleli, że zagrzmiało, ale Paweł widział i światło, i słyszał Pana. Szawle, Szawle, dlaczego ty mnie prześladujesz? Zobaczcie, oto dzieją się rzeczy wielkie, tak jak w zgromadzeniu. Ktoś jest dotknięty przez Ducha Świętego, przez Słowo i mówi, ja chcę pojednać się z Bogiem, ja pragnę Jezusa, pokutuję, a inni stoją i patrzą, czy Pan jest w ogóle pośród nas? Zobaczcie, jak człowiek może mijać się z obecnością Boga. Będąc w tym samym miejscu, będąc jakby bardzo blisko, a jednak daleko od Bożego działania. Ale Piotr śpi. Przychodzi światłość. Anioł go budzi. Mówi, wstawaj, ubieraj się. Jesteś wolny. A tamci śpią dalej. O co mi chodzi? Że Piotr jest w ogromnej burzy. Wydawało się, to jest koniec. Prawda? To jest koniec. A Piotr ma tak głęboki pokój, że te fale śmierci mogły zalać jego umysł, powodować trwogę, strach. On mógł nie spać całą noc. A on śpi, bo wie, że Jezus jest w łodzi razem z nim. W łodzi jego życia i on nie musi się bać. Bez względu na to, czy będzie wolny, czy nie, on wie, że jest bezpieczny. I to jest coś wspaniałego, wiedzieć, nawet w momencie, kiedy zbliża się śmierć, ty wiesz, że jesteś bezpieczny i Jezus jest z tobą, a ty z nim. I wtedy Piotr zdał egzamin. Drodzy, inna burza, o której nam mówi Słowo Boże, to jest diametralnie inna sytuacja. Tutaj jest próba wiary, o czym mówiliśmy, jest próba zaufania. Ale ta burza spowodowana jest nieposłuszeństwem, buntem, grzechem człowieka. Wiecie, kogo mam na myśli? Bóg mu kazał coś zrobić. Bóg mu kazał iść głosić dobrą nowinę, albo inaczej, Bóg chciał ogłosić dobrą nowinę, zaczynając od ogłoszenia sądu i wezwania do upamiętania mieszkańców Niniwy. To jest rok gdzieś koło 750 przed narodzeniem Chrystusa. Ale ten człowiek imieniem Gołąb, Jonasz, stara się uciec od woli Bożej. Wsiada na statek i płynie do Tarszyszu, płynie zupełnie w odwrotnym kierunku. I tam jest napisane, zwróćcie uwagę, tak jak ta burza w jeziorze Genezaret nie spowodował jej Pan. Przeciwnik był za tym. Tak tutaj ta burza, która przyszła w momencie, kiedy Jonasz postanowił, tu jest napisane, Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu, a gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu, lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż się zdawało, że okrętowi grozi rozbicie. Oto burza, która tutaj przyszła, przyszła z Bożego działania. Oto Pan stanął na drodze Jonasza. Przy okazji Jonasz wprowadził w problemy wszystkich, którzy na tym statkiem płynęli. To nie była ich w tym momencie wina, ale wina
męża Bożego, sługi Bożego, który nie chciał wypełnić woli Bożej. Ale kiedy myślę o tym, kiedy ta burza miota tym statkiem, kiedy ci poganie modlą się do swoich bóstw i morze się nie uspokaja, kiedy Jonasz robi tak ogromne wyzwanie Bogu, nie ma w nim skruchy, idzie na tam gdzieś do ładowni, na dno i śpi. Jest mu wszystko jedno. Jest mu wszystko jedno. I wtedy ci marynarze zrozumieli, tu rozgrywa się jakaś duchowa walka. Ale kiedy czytam ten fragment, to widzę, jak Bóg w swojej łasce, miłości i miłosierdziu walczy o życie Jonasza. Bo dla mnie to jest walka Boga o swojego sługę, aby on wrócił z powrotem do społeczności z Bogiem i na drogę posłuszeństwa Bogu. To Bóg wprowadza go w taką sytuację, że on praktycznie już nie ma żadnego wyjścia. Jedynym wyjściem jest Bóg. Mówi, wrzućcie mnie do morza. I burza się, morze się wyciszy, burza się zakończy. To z mojego powodu, bo uciekam od oblicza Bożego. Słuchajcie, czasami nie wiemy, co my robimy i co mówimy. Czasami znajdujemy się w takiej sytuacji buntu, nieposłuszeństwa, przylgnęliśmy do rzeczy, które Bogu się nie podobają i tkwimy w tym. I Bóg czasami nie ma innego sposobu, jak zesłać burzę. Doprowadzić nas do krytycznego momentu, w którym w końcu dotrze do naszej głowy, że znajdujemy się w ogromnym niebezpieczeństwie, łącznie z utratą zbawienia. Bo przecież Jonasz tam modli się później we wnętrzu tej ryby. Myślałem, że już nigdy nie zobaczę Twojego przybytku. Że już nigdy nie będę mógł stanąć przed Twoim obliczem. Wrzućcie mnie. Wiecie, wydawało się, że nic nie jest w stanie go złamać. Wrzućcie mnie. A niech się dzieje, co chce. Pamiętam, jak jeden z zwierzący mi powiedział, no i co, pójdę do piekła. Był wierzący, jest wierzący. Mówił mi to w przystępie jakiegoś zburzenia, jakiejś urazy, czegoś, a to pójdę do piekła. Bo Jonasz też tak mówi. Ten człowiek wrócił do Pana. Ten człowiek, Jonasz, mówi, a nie. I wrzucili go. I wtedy dopiero, kiedy Pan nagotował rybę, i o tym już mówiliśmy, że takich sytuacji wielokrotnie się zdarzały i są zapisane, że człowiek był połknięty, nawet cała łódź była połknięta. Są takie opisy wydarzeń. Został połknięty i tam jest, on mówi, kiedy opadałem na dno, kiedy sitowie wiło się wokół mojej głowy, kiedy wydawało się, że już to już jest koniec. Drodzy, dzięki niech będą Bogu, który walczy o ciebie i o mnie do samego końca, jest gotów walczyć i podjąć trud, abyśmy z powrotem mogli wrócić do społeczności z Bogiem. Wiecie, co jest najgorsze ze strony Boga, co może nas spotkać? Obojętność. Kiedy Bóg mówi, niech idzie, niech robi, co chce. Ja już skończyłem. To jest najgorsze, co może nas spotkać. Niech robi, co chce. Ja do niego mówię tak i tak i tak. On ciągle... Okej. Okay. Ale nawet wtedy jeszcze gdzieś tam Boże wezwanie jest. Czasami już na łożu śmierci albo tuż przed śmiercią jest wezwanie, jest dana szansa, bo Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Ja widzę tu ogromną miłość Boga do Jonasza. Pomimo nieposłuszeństwa, takiego buntu. Bóg o niego walczy i daje go w miejsce, z którego już nie ma wyjścia. Jeżeli Bóg nie zadziała, będzie strawiony przez soki trawienne tej wielkiej ryby, tego wieloryba. I on pokutuje, i on woła,
i on błaga. I on teraz uświadamia sobie, przecież ja już nigdy nie będę przed obliczem Pana, nigdy nie zobaczę Jego świątyni. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła, ogarnęło mnie topielisko. Sitowie wiło się koło mojej głowy. I wtedy wyznaje grzech. I wtedy obiecuje, że wypełni wszystko. I to był ten moment zwrotny. Drodzy, kiedy z takiej sytuacji nieposłuszeństwa, odstępstwa, odejścia, z powrotem wracamy i mówimy: tak, Panie, poddaję się, będę posłuszny. Wtedy przychodzi Boże wybawienie i burza się wycisza. O, Pan nakazał rybie wypluć go na brzeg. I Jonasz idzie do Niniwy, aby głosić Boży sąd, aby ogłosić wezwanie do upamiętania, że jeszcze 40 dni, ale to wszystko prowadziło do upamiętania. Kiedy czytałem tę historię, Bóg walczył o Jonasza i Bóg walczył o mieszkańców Niniwy, aby usłyszeli poselstwo. Ta burza kończy się, kiedy wracamy z powrotem i poddajemy się Bogu, poddajemy się w posłuszeństwo, aby służyć Bogu. Drodzy, pamiętacie tą burzę opisaną w 27 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy apostoł Paweł jest więźniem, ma być przewieziony do Rzymu z więzienia w Cezarei i są przy wybrzeżach Krety i Paweł mówi: to nie jest czas na podróż dalej, zatrzymajmy się. Ale wtedy setnik, ten, który sprawował pieczę nad Pawłem, setnik słuchał bardziej sternika i wszystkich i postanowili, że popłyną dalej. Zerwała się burza. Tak wielka burza, 14 dni i nocy. Oni ją nie widzieli, kiedy jest dzień, kiedy noc. Nie widzieli żadnych gwiazd. Stracili wszelką nadzieję na ocalenie. Wiecie, to jest burza spowodowana, ktoś to nazwał, myślę słusznie, kiedy nie słuchamy Bożych ludzi, sług Bożych, którzy mają coś od Pana nam do przekazania, a my to ignorujemy. Izajasz mówi i wzywa do czegoś takiego, że jeżeli nie wiesz, co masz dalej robić, to posłuchaj kogoś, kto patrzy z boku i może ci dobrze doradzić, a ty się wycisz i nasłuchuj, co Bóg będzie do ciebie mówił. W każdym razie oni zignorowali apostoła Pawła i kiedy już tam jest napisane, oni nie jedli, chyba przez te 14 dni by wynikało z tej relacji. I przychodzi anioł do Pawła i on później mówi: przyszedł do mnie anioł Boga, któremu służę. Wyobrażacie sobie, kiedy statek jest miotany na wszystkie strony, jest, w pewnym momencie jest napisane, że oni już kompletnie nie panowali nad statkiem, zostawili go tak, niech go fale unoszą jak chcą. I to jest taki piękny przykład, jak Duch Święty może nas unosić jak chce, my jesteśmy zdani na Niego. To jest to samo słowo, unoszeni, jak, że prorocy są unoszeni, niesieni Duchem Świętym. Oni to zrobili tam na pełnym morzu, nie mieli żadnej nadziei. I wstaje ktoś, człowiek Boży, to możesz być ty, mogę być ja. Kiedy dzieją się tak wielkie rzeczy, tak wielkie burze życiowe, jakieś sytuacje i już nikt nie ma nadziei, ale ty masz więź z żywym Bogiem. I Bóg mówi do ciebie. I Pan dlatego, że miał plan dla apostoła Pawła i Pan mu zapowiedział: ty musisz stanąć przed cesarzem. Ja mój plan wykonam i dlatego, że mam plan z tobą i ty musisz stanąć przed cesarzem, daruję ci życie wszystkich ludzi na statku, ponad 200 osób. Wszystkich ze względu na Bożego sługę, na Boże dziecko. I on staje, ja sobie próbuję tą sytuację wyobrazić. Ci zmęczeni, utrudzeni, pełni oczy pełne strachu i lęku, marynarzy, oni nie mają żadnej nadziei, to jest koniec. I staje Boży człowiek pełen pokoju.
ma społeczność z Bogiem, oto przed chwilą rozmawiał z aniołem, anioł mu coś przekazał, on mówi, Bóg mój, któremu służę, objawił mi. Nikt nie zginie. Nikt nie zginie. Teraz weźcie, najedzcie się, wzmocnijcie się, abyśmy mogli być ocaleni. Wiecie, tam jest napisane, otucha wstąpiła w serca tych ludzi. I to jest coś wspaniałego, kiedy jesteśmy w takim miejscu przed Bogiem. Masz z Nim taką społeczność. Inni tracą wszelką nadzieję, ale Ty stoisz ufnie i wiesz, że jesteś bezpieczny, bo Bóg jest z Tobą, a Ty z Bogiem. Więcej, masz przesłanie od Boga dla siebie i dla tych ludzi. Przesłanie dające im nadzieję. I wiemy, jak ta historia się zakończyła. Oni wszyscy bezpiecznie wyszli na brzeg, na wyspę, na Maltę. Kiedy ten statek ugrzązł na mieliźnie, tam jeszcze były próby tych marynarzy, żeby uciec z tego statku. Paweł mówi, nie, nie, albo wszyscy uciekamy, a jeżeli pozwolimy im uciec, to nikt nie ocaleje. Wtedy setnik nareszcie zaczął słuchać tego, co Paweł mówił. Bo zrozumiał, że Paweł ma tutaj Boże prowadzenie. Tak więc ta burza ustępuje ze względu na plan Boży, na wolę Bożą, jaka jest w życiu Bożego dziecka czy Bożego sługi. I kiedy tak o tym pomyślałem, przed cesarzem musisz, Pawle, stanąć. Wiecie, kto był cesarzem wtedy w Rzymie? Neron. Musisz przed nim stanąć, Pawle. To jest ten czas panowania Nerona. Kiedy czytasz historię cesarza Nerona, to na początku, kiedy obejmuje władzę, jest wrażliwym człowiekiem. Chce dobrze. Ale ta dalsza część jego życia jest tragiczna. Sobie myślę, Boże, Ty sprawiłeś, że apostoł Paweł mógł przed nim stanąć, aby mu głosić dobrą nowinę takiemu człowiekowi. Jakby Bóg dawał mu szansę. A wiecie, co on później zrobił wobec wierzących, wobec Kościoła? Zamienił ich w żywe pochodnie. Wielu z nich dawał na pożarcie dzikim zwierzętom i tak dalej, i tak dalej. Musisz stanąć ze względu na Ciebie, ze względu na plan, który mam dla Ciebie. Tak samo jest z nami. Bóg ma plan dla Twojego i dla mojego życia. I ze względu na plan On uciszy taką burzę spowodowaną przez innych ludzi, którzy wprowadzają nas czasami w bardzo trudną sytuację. Jeżeli w takiej jesteś, to powiedz, Bóg ma plan. I Bóg da wyjście z tego wszystkiego. Ja będę wiedział, jak z tego wszystkiego wyjść. I ostatnie na koniec. W 6 rozdziale tej Ewangelii Marka jest inna sytuacja. Pan mówi, płyńcie na drugą stronę. I oni wsiedli w łódź i płyną. I tam jest napisane, że mieli wiatr przeciwny i było wzmurzone jezioro, a Jezus wyszedł na górę i modlił się w tym czasie. I widział w modlitwie Jezus, że się trudzą. I szedł po wodzie później do nich. I oni myśleli, że to zjawa. Ale efekt jest taki, że kiedy Jezus wszedł do łodzi, morze, jezioro się uspokoiło i jeden z ewangelistów mówi, i łódź natychmiast dobiła do brzegu. Wiecie, to jest takie wspaniałe. Bez Niego nie osiągniemy celu. On musi być w łodzi Twojego i mojego życia. Cały czas. Cały czas. A więc jeżeli pozwolimy, żeby On był obecny, zwróć uwagę, wtedy dobijesz do celu, osiągniesz to, co Bóg dla ciebie zamierzył. Ale jeżeli Mu nie pozwolisz wejść, będziesz się trudził. I tak sobie pomyślałem, że wielokrotnie trudzimy się. Jest takie słowo, Salomon mówi, jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci. Ale pomyślałem o Kościele. O nas. To Pan buduje Kościół. Pan nas buduje. To Pan przydaje do zboru ludzi. To Pan za tym stoi. I możemy się czasami trudzić i robić, ale poprzez własne, albo inaczej, polegając tylko na własnym wysiłku, niewiele zrobimy. Mamy się trudzić. Mamy głosić. Mamy to robić. Ale
mam polegać i mamy polegać na Bogu, który jest źródłem wszelkiego życia i On jest tym, który ma moc sprawiać i przydawać ludzi do Kościoła, do swojego zboru, do swojego Kościoła. Ale też w naszych różnych trudnych sytuacjach, kiedy się trudzisz, pomyśl przez chwilę, może po prostu pozwól Jezusowi przejąć stery. Niech On będzie obecny w tej sytuacji, wejdzie do Twojego życia, zaproś Go i powiedz: Panie, ja nie dam rady, ale z Tobą będę w stanie to osiągnąć. Drodzy, bez względu na to, czym spowodowana jest burza, Bóg ma moc uciszyć wszelką burzę. Jeśli jest w naszym życiu coś niewłaściwego, wróćmy do posłuszeństwa, a Pan uciszy wszelkie zamieszanie i burze. Jeżeli jesteś w próbie wiary, trwaj i ufaj, On nie zostawi ciebie. Jeżeli wiesz, że ktoś inny cię wprowadził w wielkie kłopoty, pozostań ufny w Bogu. Ze względu na miłość Boga do ciebie, na plan Boży, jaki Bóg ma do ciebie, Bóg cię przez to przeprowadzi. Będziesz bezpieczny. A jeżeli trudzisz się, jesteś w centrum woli, bo coś robisz, bo Pan ci kazał, ale nie widzisz efektu, ufaj Bogu, powiedzisz: Panie, to mi uzmysławia, jeśli Ty nie pobłogosławisz, jeśli Ty nie dasz, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Prawda? On wręcz jest konieczny, aby udzielił nam swojego błogosławieństwa. Powstańmy, aby się modlić. Panie Jezu, tak dziękujemy Ci, że dzisiaj na tym miejscu możemy zwiastować Twoje imię, że mogliśmy słyszeć dobrą nowinę przy wieczerzy, że możemy słyszeć tą dobrą nowinę. Panie, bez względu na to, w jakim miejscu jesteśmy, chcemy patrzeć na Ciebie. Chcemy polegać na Tobie, chcemy ufać Tobie. Boże, tak wywyższamy Twoje imię. Halleluja. Drodzy, ja chciałbym zapytać, jeżeli ktoś potrzebuje modlitwy, nie chcę nikogo tu prosić na środek, ale może jesteś w którejś z tych burz, może jest to spowodowane postępowaniem innych, może to jest spowodowane przez nasze własne jakieś uchybienie, odejście od tego, czego by Pan oczekiwał, a może jest to próba Twojej wiary, albo jesteś w centrum woli, ale trudzisz się i nie widzisz, że trudno jest przebić się na drugą stronę i potrzebujesz, żeby Jezus przyszedł, wszedł i abyś mógł osiągnąć cel, który On ci wyznaczył. Jeżeli któryś z tych burz przeżywamy, możesz podnieść swoją rękę, powiedzieć: tak, ja coś takiego przeżywam, ja potrzebuję dzisiaj Jezusa, chcę, żeby On przyszedł i pomógł mi się z tym rozprawić, ja chcę, żeby uciszył to wszystko, ja potrzebuję Jego pomocy. Niech Cię Bóg błogosławi. Czy jest ktoś jeszcze? Śmiało, drodzy, nie bójmy się. Jest parę osób. Jest parę osób. Jezus jest tutaj obecny. Tam, gdzie stoimy, tam, gdzie stoisz, powiedz Panu, złóż na Niego, powiedz: Boże, bez Ciebie nie dam rady. Bez Ciebie nie dam rady. Ja już wszystko zrobiłem, co mogłem. Wejdź teraz do łodzi i ucisz to. Wejdź, przyjdź, Panie. Albo powiedz: Panie, ja chcę być w bliskiej społeczności, wybacz mi. Powiedzmy Panu to, co powinniśmy w tej sytuacji. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Ty, Panie, uciszasz wszelką burzę, wszelkie zamieszanie. Ty wprowadzasz pokój i błogosławieństwo. I dziękujemy Ci, Panie, że tak jest. I modlimy się teraz o te osoby, które podnosiły swoje ręce. Panie, Ty znasz każdego z nich. Ty widzisz, w jakim są miejscu, w jakim utrudzeniu, jak bardzo się zmagają, Panie, i wyznają, że bez Ciebie nie dadzą rady. Nikt z nas nie da rady bez Ciebie, Panie. Ale teraz szczególnie o nich się modlimy. W imieniu Jezusa ich błogosławimy. Modlimy się o Twoją moc, o Twoją siłę, o Twoje zwycięstwo i błogosławieństwo dla ich życia. I modlimy się, aby ta burza uciszyła się. Aby przyszło wybawienie od Ciebie, Panie. Ja błogosławię ich teraz.
I proszę Cię, Panie, aby odpoczęli w Twojej obecności, przed Twoim obliczem. W imieniu Jezusa niech przyjdzie pomoc, rozwiązanie, błogosławieństwo dla chwały Twojej, Jezus, dla Twojej chwały. Niech Was Bóg błogosławi. Niech Was Bóg błogosławi. Ogłaszam zwycięstwo, błogosławieństwo i moc Jezusa Chrystusa dla Waszej sytuacji, w której jesteście. Dla Jego chwały, dla Jego imienia. Amen.